Witam wszystkich, Resi się kłania, a dzisiaj, ponieważ odebrałem bardzo ciekawy komentarz, w którym mówiono o tym, że już wam mówię treść tego pod tym amerykańska zbrodnia, który podała jedna z widzek, którą pozdrawiam, amerykańska zbrodnia, Resil takie coś, potem słoneńska następnie filmowa Wirze Zagłębia, najpewniej chodzi o Jestem Mordercą, przerażające rzeczy u ciebie. No i tutaj jest kwestia jedzenia, nie przekonam do tego, co sugeruje, że mój kanał przeszedł w struktury mroczne. Agenci, tak, po pierwsze, moje recenzje są chaotyczne, więc nie wybieram dokładnie z całą dokładnością, co robię. A po drugie, czy mroczny kanał, czy bardziej mroczny niż to, co zazwyczaj robimy? Chyba nie, ale to już nie mnie oceniać. W każdym razie dzisiaj 5 przerażających morderstw w historii. Jest to zarówno z naszego kraju, jak i z innych, więc lecimy z tematem. Hanna Wittinger ruszyła w świat w czasie wakacji w roku 2014. Chciała odwiedzić Tajlandię oraz zażyć swojej niezwykłej przygody i mimo, że sprzeciwu ze strony rodziny, no to wyruszyła wraz z przyjaciółkami, też studentami do plaży Koh Tao w Tajlandii. Tam też razem z Davidem Millerem została niestety zamordowana bardzo brutalnie. Mimo, że władze Tajlandii w rzeczy samej podjęły jakiekolwiek śledztwo, no to niestety według wielu państw zostało ono bardzo płytko przeprowadzone i też szukano kozłów ofiarnych bardziej niż samych morderców. Co zabawne i co właściwie bardziej pasuje stwierdzenie przerażające, samych sprawców podobno odnaleziono, ale tak naprawdę wiele rzeczy jeszcze zostało niedopowiedzianych w tej sprawie i do dzisiaj nie wiemy, kto zamordował, a najpierw zgwałcił Hannę, po czym też zabił Davida Millera. Mimo iż obrona zarzekała się, że osoby postawione przed obliczem sądu nie są tymi, które były, a błagające matki tych przyzwoitych kozłów ofiarnych błagały o łagodny wymiar kary, sąd Tajlandii uznał im winę i skazał ich na śmierć, która do dzisiaj tak naprawdę nie została wykonana. Czy to przypadek? Nie wiadomo. Wiadomo jedynie, że Tajlandia popełniła w śledztwie wiele błędów i nadal nie znalazła prawdziwego sprawcy tej brutalnej zbrodni. O Paulinie Domieluk wiemy tylko tyle, że jak na razie była 11-letnią drugą ofiarą jednego mordercy, którego poszukuje dzisiaj polski archiwum X. Do dzisiaj tak naprawdę sprawy nie wyjaśniono. Wiemy tylko tyle, że ją porwano, więziono, zgwałcono i następnie brutalnie zamordowano, zadając jej aż 22 ciosy nożem. Toż to jest niewyobrażalna zbrodnia i naprawdę aż się dziwię, że tacy ludzie jeszcze chodzą po świecie. I mimo wielkich starań i prawie 25 lat śledztwa, sprawcy do dzisiaj nie uchwycono. I to może frustrować wielu ludzi, ale no niestety takie sprawy też się zdarzają. Umieszczam ją, mimo tego, że to była straszna zbrodnia, na czwartym miejscu, ponieważ bywały zbrodnie o wiele straszniejsze i dwie ostatnie, które umieściłem, były naprawdę zasługiwały na swoje miejsce. Była pewna myśl, czy nie umieścić Pauliny Domieluk wyżej niż tego, niż to, ale jednak uważam, że cała Polska żyła praktycznie inną zbrodnią, która wydarzyła się wiele lat później. Może to była kwestia tego, że były już to bardziej nowoczesne czasy,
Ale w każdym razie wiemy, że 7 czerwca 1996 roku 11-latkę odnaleziono martwą i tak naprawdę do dzisiaj nie znaleziono jej sprawcy tego zabójstwa. Wiemy tylko tyle, że polskie archiwum X miało podejrzanego, który jest poszukiwany od 25 lat, który podobnoż też miał przyjść na grób dziewczynki, ale no jednakowoż też, ponieważ na razie jest w tej sprawie wielka cisza, to sądzę, że trop był fałszywy, ale jednakowoż nie mnie to oceniać, bo nie jestem policjantem. O Ewie Tylman chyba słyszał praktycznie każdy, kto się interesuje światem kryminalnym. Ewa Tylman wyszła na imprezę, popiła trochę alkoholu, no jak skąd my to znamy wszyscy, prawda? Ale a na koniec zmarła zmarła na dnie Odry, podobno zamordowana przez swojego tego kolegę, czy tam chłopaka, z którym piła, aczkolwiek mimo tego wszystkiego, że niby wyjaśniono tą sprawę, zostało jeszcze wiele rzeczy, które się według wielu ludzi nie kleją i naprawdę bardzo dużo jest jeszcze niedopowiedzianych spraw. Nie wiemy, co tak naprawdę się z nią stało i prawdopodobnie cała prawda zostanie pewnego dnia ujawniona, ale czy to będzie w najbliższym czasie, licho to wie. Wiemy na pewno, że chłopak, który został o to oskarżony, usłyszał już wyrok i siedzi. Tyle wiemy o tym. Ale niestety nie wszystkie sprawy kończą się tak szybko lub w ogóle się kończą w najbliższym czasie. Nasza poprzednia Paulina Domieluk była tego idealnym przykładem. A Ewa Tylman do dzisiaj wzbudza kontrowersje, czy to na pewno ten facet ją zabił, czy nie. Tego się prawdopodobnie dowiemy w najbliższych latach, ale na pewno nie teraz. O tej 23-letniej kobiecie słyszał już chyba cały świat. I naprawdę, mimo tego, mimo olbrzymiego zaangażowania analityków z FBI, polskiego archiwum X, do dzisiaj naprawdę nie wiemy, kto zabił Katarzynę Zowadę. Ale gdyby tylko chodziło o morderstwo, to nie robiłbym tego odcinka tak naprawdę. To morderstwo wyróżniało się na tle innych tym, że Katarzyna Zowada zginęła tak naprawdę. Pierwsze była torturowana, po czym została pokrojona. Słuchajcie, bazę, kto się pokroił i obdarł praktycznie ze skóry. Stąd zawsze w polskim archiwum X sprawa przybrała kryptonim, który przeraża do dzisiaj cały świat. Kryptonim Skóra. Zostało to dość pokaźnie powiedziane przy polskie archiwum X nie ma zbrodni bez kary oraz innych książkach o archiwum X, z których nie chce mi się wyciągać chwilowo. Katarzyna Zowada zaginęła pod koniec roku 98. 2 miesiące później odnaleziono zwłoki. Wiemy na pewno, że ten morderca został schwytany podobno w zeszłym roku, ale że proces dopiero rusza, to naprawdę jeszcze wiele nie możemy niedopowiedzieć sobie, albo dopowiadać, co mogło się tam stać i co mogło spotkać tak naprawdę Katarzynę Zowadę w 1998 roku, właściwie pod jego koniec, a na początku 1999. O tej dziewczynie słyszał praktycznie cały świat. Brutalnie zamordowana Sylwia Likens. To była naprawdę przerażająca i okrutna zbrodnia, do której doszło prawie 44 lata temu. Niewiarygodne wydawało się to, że większość oprawców, która się znęcała nad nią, była młodsza od niej. Już wam mówię, jakie były wieki tych ludzi.
Ocean gdzieś tutaj zawisany. Najbardziej znęcała się nad nią córka głównej, powiedzmy, tej pani domu, która niestety też brała w tym udział, Gertrudy Baniszewskiej. Ale to Paula Baniszewska była praktycznie główną inicjatorką. Aż się dziwię, że ona nakłoniła do tego matkę. To były podobno kary dla od pani Baniszewskiej dla tych dziewczynek, ale to się w głowie nie mieści, co na Sylwii dokonano. Bita, zrzucana ze schodów, głodzona. Nawet schodziły pogłoski o zmuszaniu do jedzenia własnych odchodów. To jest obrzydliwe wręcz. Ale miałem wam powiedzieć o wieku jej oprawców. Głównym była 17-letnia Paula. No to była akurat ona jedna starsza. Ale jeśli patrzeć na to, że 15-letnia Stephanie, 12-letni Joshy, 11-letni Mary i 10-letni Shirley, a nawet 8-letni James się na nią znęcali, to możemy już od razu wyjawić sobie mroczny aspekt tego ich przerażającego arcydzieła. Co gorsza, nawet zaproszeni sąsiedzi młodzi byli namawiani, by się na nią wyżywać. Doprowadziło to niestety do najgorszego, co się mogło wtedy stać, czyli po tym, jak przegięli, niestety wydała z siebie ostatnie tchnienie, gdzie próbowano jeszcze coś zrobić po zabójstwie Sylwii Likens. Całość tej inicjatorki całego zajścia bodajże. Zaraz sprawdzimy tutaj, co o tym piszą, bo nie chcę was okłamać. No, tutaj mamy, że właściwie zorientowała się Stephanie i Richard Hobbs i Stephanie Baniszewski, że Sylwia przestała oddychać. Co już było tym wszystkim. No i Sylwia zaczęła, kiedy Stefani się o tym zorientowała, zaczęła resuscytację metodą usta-usta, ale było za późno, ponieważ Sylwia była po pierwsze głodzona, co bardzo osłabiło jej organizm, i po drugie była również mocno poniżana. No i ogólnie wszystko, czego na niej dokonano, to doprowadziło do tego, że 26 października 1965 roku nasza droga Sylwia Likens opuściła ten świat. Mimo próby tuszowania sprawy, udało się złapać ich i postawić przed obliczem sprawiedliwości. Mimo że wyrok zapadł i byli skazani niektórzy na karę więzienia, to niestety wyrok uznano trochę za niesprawiedliwy, ponieważ były to zazwyczaj 2 lata albo tego, jeżeli chodzi o młodych. No i jedyna pani Gertruda dostała dożywocie. Ale koniec końców Paula Baniszewska też dostała za swoje, ponieważ kiedy się zorientowano, kim jest, bo przypomnijmy, że była nauczycielką, to po tym zdarzeniu Paula została dosłownie wyrzucona ze szkoły za to, co zrobiła wcześniej. Nie wyobrażam sobie, że miałabym nie uczyć na przykład w szkole. A wy? Thank you.